Dostałem około 40 wiadomości, żeby wypowiedzieć się na temat tego filmiku i postanowiłem to zrobić, chociaż trwa on niecałe 40 sekund, no ale dobra, może coś ciekawego z tego ukręcimy. Z racji tego, że ostatnio był bardzo smutny film o 20-latku skatowanym przez strażników miejskich, których powinno już nie być, tu macie link, jeżeli nie widzieliście tego filmu poprzedniego. A gdy już obejrzycie tamten film, przejdźcie do filmu tego, który będzie nieco weselszy. Praca reportera, praca kogoś w telewizji, na żywo, to bardzo trudna praca. Tak samo ankietera, który chodzi po rynku i nagrywa wywiady, czy wypełnia ankiety, musi kogoś prosić o zrobienie czegoś. To bardzo trudna sprawa, bo przeważnie ludzie to skurwysyny, nie ukrywajmy tego. Na własnej skórze przekonał się o tym ten dziennikarz. Zapytacie, dlaczego ten dziennikarz? Otóż dlatego, że pewien chłopak postanowił trollować, ale nie w internecie, lecz na żywo. Jak to się robi? A właśnie tak. No właśnie, i gdzie będziemy chodzić? A przyjeżdżają do nas grupy z całej Polski, żeby podziwiać naszą różę bez koltów. A proszę powiedzieć, czy w ogóle konsultowano z wami fakt przedłużenia koncesji firmie? Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem. Rozumiem, czy skonsultowano z państwem... Fajnie, że wypowiedział się w ogóle nie na temat, że wypowiedział się w ogóle o jakichś rzeczach, o których nikt nie ma pojęcia. Bo pamiętajcie, że on wchodził do podstawówki i tam był taki kolega i w ogóle jeszcze potem poszli na lody do Biedronki i potem wracał do domu, no i wracał do domu. Ja oczywiście przyznaję szacuneczek za odwagę, szacuneczek za błyskotliwość, ponieważ cały internet o nim huczy albo huczał. Powiem więcej, jestem za tym, żeby ten chłopak miał swój program w telewizji. Wiecie, na czym polegający? Polegający właśnie na tym, że robi, załóżmy, reportaż. Cześć, dzisiaj robimy reportaż na temat, czy Niemki tak naprawdę są brzydkie. Nie trzeba robić na ten temat reportażu, bo wiadomo, że tak. Na te pytania odpowiedzą nam przypadkowi przechodnie. I wtedy wjeżdża nasz ulubiony kolega i mówi do mikrofonu: ja ogólnie za Rumunkami to bardzo przepadam. Ostatnio byłem z Rumunką na lodzie w Lidlu, ale nie na lodzie, na lodzie do lizania. Byłem z nią na innym lodzie w Lidlu. Program w telewizji o takiej tematyce, wiecie, bzdury totalne, miałby dużą oglądalność. Tymczasem powróćmy do nagrania tego kolesia, który odpowiada na pytanie, że idzie na lody do Biedronki. Tutaj odpowiada na pytanie, tutaj widać już koledzy nie wytrzymali ze śmiechu. Facet, na którego teraz jest kamera, prawie kuma, że to jest trolling i nagle ten uśmieszek. To wyjaśnia wszystko. A teraz ty, napisz w komentarzu, czy gdybyś był na jego miejscu, potrafiłbyś i miałbyś odwagę, żeby tak strelować TVP? Pisz w komentarzu. Zostaw łapkę w górę, jeżeli film ci się podobał. Nowe bluzy są dostępne i koszulki są dostępne na serafin.kapsyl.pl. Nawet mogę wam je pokazać, tylko je przyniosę. Poczekajcie. Możecie sobie zamówić taką bluzę. Serafin Design, Original Style, oczywiście, proszę bardzo. Jest biała, jest też czarna. Ona jest z kapturkiem, bardzo ciepła, ale chamska reklama. O, lampa mi leci. Fuck. Stój, lampo. I są jeszcze takie bluzy. Serafin Design, Original Style, też czarne, białe, jakie chcecie. Także takie i takie i wszystko jest zajebiście. Proszę bardzo, serafin.kapsyl.pl. Zapraszam. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. I nie zapomnijcie o łapce w górę.